No, panie Bartku. Czekaj, nie przeszkadzaj, bo się natlenowuję. Właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj na... W jakiej ulicy my jesteśmy? Bo zawsze myślałem... Cynkowa. Tak, nie Chromika, Cynkowa, ta druga. Tak. Tutaj na Cynkowej to się oddycha. No oddycha się, powiem ci panie, normalnie tutaj człowiek czuje, że żyje. Jak żeśmy mogli przeżyć 160 lat w Katowicach bez drzew tlenowych? Czekaj, powiem więcej. Ile człowiek żyje lat? O, to jeszcze nie wiemy do końca, ale ćwierć miliona, może pół miliona lat Homo sapiens ma. I oni dali radę bez tych drzew tlenowych? Dali radę. I całkiem nieźle dali radę. A może dlatego dinozaury wyginęły, że nie było drzew tlenowych? Ale dlatego, że nie miały tlenu? Bo właśnie nauka mówi, że one takie duże urosły, bo wtedy w atmosferze było bardzo dużo tlenu. Może chodzi o cień, bo te drzewa... Czyli jest szansa, że urosnę. Jeszcze. Tak będziemy trzymać kciuki. No. No, wzwyż. Na razie tylko wszerz rosnę. No, takie czasy, takie czasy. Po 40 jesteśmy niestety. No dobra. Powiem ci... Pociągnij sobie też. Państwo przed telewizorami... Pociągnij sobie. Nie mogą sobie pociągnąć tego. Ja się czuję jak Davos, Alpy, tylko żebyś nie skończył powietrze. Jak tym kawale osiąd zakosu nad morze wyjechał. Znasz? No, znam. No. Pod diesla go trzeba było szybko podstawić. No tak, no bo stracił przytomność z powodu nadmiaru tlenu, nie? No, no i ten jod jeszcze, a tutaj jodu nie ma. Paulownia, czyli tak naprawdę ona się nazywa Paulownia in vitro 112. Ten gatunek konkretnie, nazwany marketingowo drzewem tlenowym, czyli OxyTree, no to jest GMO. A ten jest w ogóle certyfikowany. Tutaj sobie patrzę i widzę, że jest numer paszportu fitosanitarnego dla tej sadzonki, wydanej przez firmę Lasy Państwowe S.A. Państwowe? Przepraszam, tlenowe. Tlenowe S.A. No myślę, że taka pomyłka jest zamierzona przez autora biznesu. Lasy Tlenowe, Lasy Państwowe, S.A. To brzmi poważnie. Czy nie? Ja myślę, że mi wiesz, od ten nadmiar tlenu uderzył do głowy. Tlen na Cynkowej uderza do głów. Zdecydowanie. I wyobraź sobie, że ta firma Lasy Tlenowe jest jedynym oficjalnym dystrybutorem takich sadzonek w lesie. I podpisał się pod tym niejaki pan Rahim Black. Black? Black. Rahim Black. Black. Jest tutaj odręczny podpis Rahima. Certyfikat jest niestety ważny tylko w połączeniu z dowodem zakupy. Nie ma paragonu, jest nieważny. Nie ma. Nie ma. Na tych innych też nie ma, bo tu takie drzewa są cztery, więc tu jest naprawdę prawdziwa oaza tlenu. I dzisiaj właściciele tych wszystkich takich barów tlenowych to powinni zwinąć interes. No nie mają szans, bo to też nie są drogie rzeczy, proszę państwa. Taka sadzonka kosztuje no, 55 zł, jak się kupuje 5, jak się kupuje 1000, to jest tańsza wtedy. Tak, no wiadomo, biznes, nie? No, no dobra, a ile kosztuje sadzonka drzewa? Taka, wiesz, tej wielkości? No. Jakiego? Wymień jakiś popularny gatunek, no nie wiem, klon, jesion, no dobra, dąb. Dobra, dąb, bo brzmi szlachetnie. No tej wielkości sadzonki dębu to chyba za darmo można z lasu pozyskiwać, to, albo dobra. Z żołędzi sobie nasadzić. No ale podejrzewam, że pan prezydent nie pójdzie do lasu i nie wykopie tych sadzonek. Nie, bo, nie wykopie, ale Zakład Zieleni Miejskiej to jest przedsiębiorstwo, które zajmuje się też pracami rolniczymi i mogą mieć szkółkę bez problemu. Sami, właśnie. Tak, no, tak, tak. Całkiem sporo, zdaje mi się... Państwo tego nie widzą, ale tylko słyszą. Zdaje mi się, że mamy taką całkiem dużą plantację przy kościuszki borówki amerykańskiej. Tak, wiesz, że tam jest w ogóle fajnie, bo tam możesz sobie przyjść na przykład tą borówkę zbierać samodzielnie. Tak, i taniej jest wtedy? I wtedy masz taniej, bo masz prosto z krzaczka i masz... To ekstra, bo ja strasznie lubię, a to bardzo droga jest rzecz. Tak, to jest. I jak już jest ten sezon, kiedy ona jest gotowa do zbiorów, to normalnie są ogłoszenia i możesz sobie iść tam samemu pozbierać. Nie wiedziałem, skorzystam. No, super sprawa. No. Ja w ogóle jestem wielkim fanem Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. Bardzo mi się podoba zarząd, bardzo mi się podoba to, jaki zarząd ma podejście do zieleni, do rodzimych gatunków. No tylko to jest podwykonawca jakby wielkich idei naszych możnowładców. Patrzę na to drzewko i powiem ci, jak już taką mam bombę tlenową teraz, no. Nie tylko ja chyba, bo tu widzę, że więcej z bombą było. Tak, proszę państwa, znaleźliśmy niedopitą. Musimy zakleić reklamy. Nie można reklamować. Obiecujemy, że usuniemy ten przedmiot znaleziony na miejscu zbrodni. I to nie nasz. To nie nasz. To nie nasza kaczuszka. To jest stanowczo za mała pojemność jak na nas.
Parę dni temu sadzili te drzewa, a to sucho jak pieprz. Tak. Na grupie facebookowej, gdzie użytkownicy paulowni, czyli OxyTree, dzielą się swoimi doświadczeniami jako hodowcy, można spotkać informację, że to drzewo jest jak niezły pijak. Lać wodę trzeba praktycznie szlaufem non-stop w niego. Czyli ono skacowane jest generalnie. Jest mega skacowane. Tak, wiemy. I ono wymaga bardzo dużej ilości nawozów. Podejrzewam, że sztucznych. Bo nie sądzę, żebyśmy tutaj naturalnymi. Czyli trzeba je podlewać i nawozić. Srogo. Srogo nawozić, srogo podlewać. To jest dobrze poddane drzewo? To jest... Tak, ziemia pęka proszę dookoła. Państwa, susza w Afryce, jak sobie pomyślicie, to przed oczami od razu taka spękana ziemia wam stanie. Żeby nie być gołosownym, patrzę, tamto też jest suche i tamte też są suche. Wszystkie cztery są suche. Co ciekawe... Ciekawe, czy jak jest certyfikatem i ma paszport, to ma też gwarancję? Wątpię. Drzewo jest reklamowane jako mrozoodporne. No w Polsce póki co mamy zimę. No i tak średnio 20-30% po zimie przetrwa tych drzew na plantacjach. Tak przynajmniej czytałem. Czyli takie 70% idzie od razu na kompost. No jakby trzeba znów kupić sadzonkę. Może to jest taki model biznesowy. No dobra, ale to jest generalnie GMO, tak powiedziałeś? Tak, to jest sztuczny twór stworzony w laboratorium w Hiszpanii. A to nie będzie tak, że my tu dzisiaj mamy już bombę tlenową przy czterech, a przyjdziemy tu za rok i tu w ogóle nie wejdziemy? No, jest to gatunek, który nie został jeszcze uznany za inwazyjny, bo jest za mało popularny w Polsce, ale z tym dziadostwem prawdopodobnie będziemy mieć taki problem jak z rdestem, nawłocią. Ona się świetnie będzie rozmnażać przez system korzeniowy. Czyli obok tego mogą za chwilę wyskoczyć następne, jeżeli się przyjmie. Tak, bo to jest, ona jest sterylna, że tak powiem. Nasiona nie będą nigdy kiełkować. Jasne. Ale korzeniami może się rozrosnąć świetnie. Jeszcze ciekawostka taka. To drzewo jest reklamowane jako świetne źródło taniego drewna. No bo w folderach reklamowych możemy przeczytać, że po 6 latach ono będzie miało 16 metrów wysokości. Tylko co z tego, jak to drzewo... No, wiedzą Państwo, jak wygląda palmowe 16 drzewo? 16 metrów, to czekaj, to tak na około taki 4-piętrowy blok. No chyba tak. Mniej więcej, tak, nie? Tak, tak na wielkości będzie. A liście olbrzymie, jak z rabarbara podobne, takie zielone, piękne. I mają takie włoski fajne. Tak, 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 tak. Tutaj patrzę, no nieźle. No, tylko co z tym drewnem? No tylko spalić chyba, bo żadnych elementów konstrukcyjnych, mebli, w budowlance tego się nie da wykorzystać, bo ono ma gęstość trzykrotnie mniejszą od dębu i dwukrotnie mniejszą od sosny. To jest po prostu paździerz. A sosna to jest takie słabe, nie? No, no dobra, ale jak ma taką niską gęstość, to też się słabo będzie, znaczy będzie miał słabą kaloryczność przy paleniu. No. Czyli właściwie to co? Na jakąś biomasę tylko, nie? Do przerobienia pewnie. No nie wiem na co, to dla mnie to jest taki zwykły przekręt. Tak marudzimy, ale powiem Ci ten tlen tutaj czuć. No czuć, no bo mamy tutaj drogę czteropasmową, no to czuć. I całkiem sporo normalnej zieleni. Będziemy obserwować. Tak, chcieliśmy zapytać, jak wygląda grafik podlewania tego drzewa. Ile razy w ciągu tego tygodnia od zasadzenia zostało podlane? Taką informację publiczną uzyskamy z Urzędu Miasta, myślisz? Ja bym może napisał, co o tym myślisz. No, to nic nie kosztuje. Nic. Najwyżej stwierdzą, że nam odwaliło zupełnie od nadmiaru tlenu. I kolejnych drzew nie posadzą. Pozdrawiamy. Dzięki.